Na przestrzeni lat Tibia borykała się z większymi czy też mniejszymi błędami. Najczęściej powstawały one po wprowadzeniu aktualizacji. Prawie zawsze były one nadużywane przez graczy, a kończyło się to różnie. Dzisiaj omówię kilka większych błędów, które wystąpiły w Tibii. Na starcie chciałbym tylko zaznaczyć, że film stworzony jest tylko w celach rozrywkowych i nie ma na celu zachęcić do wykorzystywania błędów. Te po odkryciu przez gracza powinny być jak najszybciej zgłaszane. Dzisiejszy film zasilany jest przez Gaminate, czyli suplement dla graczy o działaniu pobudzającym i poprawiającym koncentrację. Gaminate jest znacznie lepszy niż energetyki, bo daje energię nawet do 6 godzin. Jest to możliwe dzięki formule FED opierającej się na 12 aktywnych i współdziałających składnikach. Jakby nie patrzeć, to jest też dużo tańsze od energetyków, bo przy kupnie zwykłej puchy wychodzi 3,30 za pół litra napoju, a do tego nie zawiera cukru, czyli to co grube tygryski lubią najbardziej. Polecam wejść na stronę Gaminate Pro i poczytać o tym, co się w nim znajduje. Od siebie dodam jeszcze, że lecę na Gaminate 2 tygodnie i jestem pozytywnie zaskoczony. Moje ulubione smaki to Sour Sherry oraz Lemon Lime. Następny w kolejce byłby Blueberry i Kaktus, ale to nie ranking smaków. W sprzedaży są dostępne starter paki o różnych smakach, a dla tych, którzy nie wierzą w działanie produktu, dostępny jest specjalny program gwarancji zwrotu, gdzie przetestować możecie Gaminate za 19,99 z pełną gwarancją zwrotu gotówki, jeśli nie spełni waszych oczekiwań. Jeśli produkt się spodobał, to z kodem GASHI10 kupisz Gaminate 10% taniej. A teraz lecimy z filmem. W kwietniu 2011 roku wraz z patchem do gry wprowadzony został Dreadoll, czyli item fanowski strony fantibia.com. Jak wiadomo, przedmioty fanowskie nie są możliwe do zdobycia w grze. Możemy je dostać jedynie jako nagrody w konkursach organizowanych przez strony fanowskie lub kupić je od innych graczy. Podczas letniej aktualizacji w 2011 roku do gry wkradł się błąd mapy, który powodował respienie się Dreadolli. Wiele źródeł podaje, że resp występował w zamku Thais w sali tronowej, jednak w poście tibia.com wyczytać możemy, że odbyło się to w Temple w Thais. Pojawiała się ona prawdopodobnie co 2 dni i wiele osób na wszystkich światach chętnie zbierało je w celach zarobkowych. Tipsoft ostrzegał póki co, by gracze nie kupowali tego przedmiotu od innych, po czym oczywiście naprawił błąd i postanowił tymczasowo zmienić nazwę przedmiotu na Doll Dread. Po kilku miesiącach finalnie przedmioty zmieniono na Fun Doll of Queen Eloise. Miało to miejsce wraz z patchem 9.2, który wprowadzono 27 września 2011 roku. W tym czasie wprowadzono nowy przedmiot Dread Doll i rozdano je osobom, które wcześniej zdobyły je w legalny sposób. Fun Doll of Queen Eloise wciąż można pozyskać w grze, wykonując mini World Change Noodles is Gone. W 2011 roku w mieście Edron, a dokładniej w wieży z NPC Spectulus, powstał błąd, który pozwalał na darmowe uzyskiwanie doświadczenia. Wykonując pewien quest, można było wybierać nagrodę w postaci 100 expa nieskończoną ilość razy. Wystarczyło pisać High Mission, by dostać exp. Wiadomo, że jeśli można szybko coś zyskać, to i wiele osób z tego skorzysta. Dlatego też masowo wykorzystywano ten błąd. Były te czasy, gdzie boty i makra były bardzo popularne. Nie dziwne więc, że używano ich również do automatycznego pisania z NPC. Exp wpadał, a gracze nie musieli nawet siedzieć przy komputerze. Po pewnym czasie doświadczenie graczom zostało zabrane, błąd naprawiono, a osoby, które nagminnie wykorzystywały ten błąd, zostały ukarane usunięciem postaci oraz banem na konto. Cofka nie była wtedy wymagana. Wraz z letnim update'em 2020 roku wprowadzono do gry Lion Bastion oraz bossy z nim związane. Jednym z minibossów, którego musimy zabić podczas The Order of the Lion Quest, jest Fugę i to z nim związany był ciekawy i profitowy błąd. Sama misja polegała na poczekaniu na noc, aż zjawi się Fugę i pokonaniu go. Mechanika sama w sobie wyglądała tak, że gdy w nocy gracz z misją wchodził do pokoju tronowego, to respił się Fugę. Gdy się go zabijało, jak osoba z questem była w środku, to misja była zaliczona. Nie trudno się domyślić, że szybko po wprowadzeniu tej mechaniki do gry została ona nadużywana. Wystarczyło, że osoba mająca quest wejdzie do pomieszczenia, by zrespić bossa, nie uderzy go i wyjdzie z pomieszczenia, zanim jego koledzy go zabiją. W ten sposób nie zaliczało questu osobie z misją i ta ponownie mogła sobie zrespić Fugę i tak w kółko. Krótko mówiąc, farma minibossa na całego. Z samego Fugę leciały pieniądze, potiony, kosztowności, tokeny, przedmioty nadające się do sprzedaży do NPC, jak i nowo wprowadzone w update'cie Lion itemy. Luta dostawał każdy, kto uderzył minibossa. Farmić można było tylko w nocy i jak wiadomo, noc w Tibii trwa tylko 30 minut. Na niektórych serwerach zebrało się takie tłumy graczy, że miniboss padał w sekundę, więc można go było zrespić naprawdę wiele razy, by zgarnąć cenne łupy, nie ponosząc nawet większych strat związanych z suplami. Całe tłumy ludzi na wszystkich serwerach zbierały się w sali tronowej Kesara w tibijską noc, by zabić jak największą ilość minibossów. Łatwy i prosty sposób, by zrobić trochę kasy, a nawet zgarnąć bonus, jeśli miałeś farta i zrzucić nowo wprowadzone Lion itemy. Na Outland.net jeden z użytkowników nawet opublikował listę, ile razy zabito tego minibossa i jak widać na wielu światach padł ponad 1000 razy. Błąd ten był znany już od test serwera, gdzie gracze reportowali go na forum kilkukrotnie. Obecnie forum test serwera nie działa, więc dokładnych screenów nie posiadam. Community manager Lionet odpowiedział, że mechanika działa poprawnie i gracz ma mieć możliwość zrespienia sobie bossa ponownie. Jest to o tyle ważne, że właśnie przez tą wiadomość gracze czuli się bezkarnie i sami zarzucali Tipsoftowi ich błąd. Jak widać w poście Moelna, aż 4 razy sprawa była zgłoszona na forum. W
Później Mirada odnosiła się do sprawy reportów, aby nie wyrywać stwierdzeń z kontekstu i nie przekręcać ich znaczenia. Jak się skończyła ta historia? Otóż loot z bossa został usunięty, a gracze zostali ukarani. Dokładniej mówiąc, to 1500 kon zostało zbanowanych na 2 dni. Oprócz tego wszystkie osoby, które abuzowały fugę, zostały wykluczone ze zbliżającego się wtedy Double Loot Weekendu. Upiec się mogły jedynie osobom, które nie farmiły bossa, a jedynie respiły go za wcześniejszą opłatą od innych graczy, bo takie sytuacje też miały miejsce. Sam ban nie był za wykorzystanie błędu gry, jednak za destrukcyjne zachowanie. Przy tym błędzie cofka serwerów nie miała miejsca i gracze mogli zachować swoje wyfarmione złoto. W TB istnieje specjalny reward container, który jest systemem zdobywania loota z bossów. Dzięki niemu z bossa nagrodę może dostać więcej niż jedna osoba, bo każdy po prostu posiada własny worek z lootem. W większości przypadków wystarczy wziąć udział w walce poprzez uderzenie bossa, by już mieć szansę na dropa. W związku właśnie z tym workiem z bossów w styczniu 2019 roku odkryto ciekawy błąd. Polegał on na tym, że bijąc bossa w kilka osób, jedna z nich mogła po prostu wyjść z areny z bossem, by na zewnątrz ktoś ją namanasował potkiem bądź uleczył. Sam system uznało to za pomoc w walce z bossem i po jego zabiciu przez osoby pozostałe na arenie, luta otrzymywała także osoba manasująca. Jest to o tyle ciekawe, że błąd ten dotyczył również najbardziej profitowego bossa, czyli Grandmaster Oberona. Lecą z niego Falcon itemy, warte nawet kilkadziesiąt milionów GP. Gdy gracze dowiedzieli się o błędzie, to masowo ustawiali się postaciami w temple i czekali, aż ktoś przyjdzie z bossa, by go namanasować. Odbywało się na wielu serwerach i każdy liczył, że uda mu się zdobyć jakiś item. Być może błąd ten istniał od momentu wprowadzenia revamp kontenerów lub od Winter Update'u. Tego nie wiem. Na pewno błąd był zgłaszany 20 dni przed jego masowym nadużywaniem, a Cipsow nic z tym nie zrobił. W momencie, gdy wieść o błędzie rozeszła się po całej TB, a gracze okupywali temple w Thais, Cipsow postanowił wyłączyć dźwignię na Oberona do momentu, aż nie rozprawi się z problemem. Tylko to nie był jeszcze koniec. Z samego Oberona szansa na przedmiot jest mała. Błąd jednak działał również na innych bossach. W tym czasie był aktywny event Winter Solstice, gdzie co 20 godzin mogliśmy się zmierzyć z Perth Queen. Zawsze dawała ona luta, które zawierał nawet silver czy gold tokeny. Tutaj dźwigni nie zablokowano, a farmienie w ten sposób królowej skutkowało zwiększeniem się ilości silver tokenów, których i tak już było sporo przez ten event. Finalnie Cipsow po przeprowadzeniu dogłębnej analizy stwierdził, że wcale na światach nie pojawiło się dużo więcej falconów ani innych cennych przedmiotów, co pokazał na dołączonym do newsa wykresie. Niestety, jeśli chodzi o Perth Queen, to zauważono wzrost liczby tokenów na serwerach i usunięto je z dropa z królowej. Ogólnie odbyło się bez cofki, bo gdyby taka miała mieć miejsce, to serwery musiałyby być cofnięte aż o ponad tydzień, co Cipsow uważał za niewykonalne. Nie tak dawno, bo w kwietniu 2020 roku Cipsoftowi w końcu udało się skończyć Optic Ordnance Sphere Quest. Trwało to aż 7 lat i nie obyło się bez przypału. Podczas questu musieliśmy wejść do Supreme Cube'a i rozwikłać szereg zagadek w pokojach, by przedostać się do bossa. Tak się składa, że w kostce znajdował się również pokój z kilkoma ugly monsterami. Zazwyczaj trafia się tam, jak się sfejluje którąś zagadkę. Nie trzeba było długo czekać, aby gracze dowiedzieli się, co robić, by akurat do niego się dostać. Tak też zabijali dużą ilość ugly monsterów, które mają sporą szansę na kobra itemy. Ciężko znaleźć jakieś screeny czy filmy z tego wydarzenia, jednak na Reddicie opublikowany został screen, gdzie ponoć pokazany był analyzer z party, które farmiło ugly monstery. Finalnie po 3 dniach od wprowadzenia błędu usunięto z gry cenny loot z ugly monsterów znajdujących się w kostce. Cofki nie było i temat ucichł. Pewnie wielu z was pamięta listopad 2019 roku, gdy do TB wprowadzono usprawnienia w systemie domów oraz wiele nowych, dużych domków. Na Port Hope dodano wtedy 2 takie domy i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jako element dekoracyjny pod domem postawiono to z kości z Roshamul. Ku zaskoczeniu wielu graczy, mechanika kości wciąż tam działała, czyli mogliśmy respić sobie guzle w Port Hope. Wielu graczy bawiło się w ten sposób na wszystkich serwerach i próbowało lurować guzle na niskopoziomowych graczy. Błąd ten nie był krytyczny i nie wpływał jakoś szczególnie na grę. No chyba, że na grę biednego 8 levela, który padł pod depo. Mechanikę respienia guzli usunięto, a sam stos kości wciąż możemy podziwiać pod domem w Port Hope. Downport to wyspa dla początkujących, która zastępuje Rugard od sierpnia 2014 roku. Jej wprowadzenie namieszało trochę w świecie mieszkańców Rugardu. Nie dlatego, że nie pojawiają się tam nowi goście, bo wciąż można przejść z Downportu na Rugard, jeśli porozmawiamy z NPC Inigo. Warunkiem jest posiadanie już postaci na mainlandzie. Wraz z wprowadzeniem Downportu pojawiła się możliwość zdobycia na Rugardzie lepszego ekwipunku niż dotychczas był tam możliwy do zdobycia. Błąd, lub lepiej nazwać to niedopatrzenie Cipsoftu, polegał na tym, że po wbiciu 8 levela mogliśmy wybrać podstawowe eko, które ma nam pomóc ze startem na mainlandzie. Dostajemy je po przejściu przez specjalne drzwi dla profesji i nie mamy już powrotu na Downport. W tym czasie jednak można było przerzucić backpack na zewnątrz. Screen z forum Tibiopedii pokazuje, że można to było robić ze statku, rzucając przedmioty z punktu 1 do punktu 2. Gdy gracz przerzucił eku, relogował się nową postać, zabierał ekwipunek i wtedy udało się do Inigo, by przejść na Rugard.
W ten sposób na Dawnporcie pojawiły się Brassety czy też Jagged Swordy. Prawdopodobnie Halberds również został w ten sposób przetransportowany na Rugard. Ale skąd w ogóle wziął się na Dawnporcie? Otóż respił się tam kiedyś nieregularnie Ork Berserker. Nie był to boss, ale dropił Halberd, którą można było przekazać swojej drugiej postaci z niższym levelem i wysłać ją na Rugard. Proces ten opisał w swoim filmie MDN. Obecnie nie można już przerzucać itemów z łodzi. Tibijczycy, którzy przetransferowali w ten sposób swoje przedmioty na Rugard, nie zostali ukarani, a Eku mogli sobie zatrzymać. Usunięto również resp Orka Berserkera z Dawnportu. W tym samym czasie powstała też możliwość przetransportowania przedmiotów z mainlandu na Rugard. Skorzystało z tej możliwości niewielu graczy, ale są nagrania, gdzie rzeczywiście gracze z Rugardu posiadali Demon Set, Spike Sword, Mastermind Shield i inne cenne rzeczy. Prawdopodobnie po części działało to tak jak wcześniej opisane niedopatrzenie, jednak jakim cudem takie przedmioty dostały się w ogóle na Dawnport? Wraz z Dawnportem do gry dodano Adventure's Blessing, które chroniło przed utratą przedmiotów w trakcie śmierci, jeśli nie atakowaliśmy innego gracza. Wystarczyło spakować cenne przedmioty i zrukować postać. Przynajmniej tak opisuje to Reddit. Oczywiście błąd ten został naprawiony. Stone of Wisdom wprowadzony był do gry we wrześniu 2010 roku. Kamień ten można wymienić u NPC na EXP o równowartości równej level razy 5000, więc był bardzo cenny zaraz po wprowadzeniu. Został on stworzony, by dać szansę graczom na łatwe odzyskanie expa straconego podczas wykonywania Rise of the Vorka eventu. Problem z kamieniem był taki, że gracz mógł oddawać ile tylko chciał kamieni i za każdy z nich zgarnąć exp. W następnym update'cie zmieniono kamień, by można było go używać tylko raz w miesiącu, a wraz z patchem 10.52 w sierpniu 2012 roku zmieniono, że używać go możemy tylko raz do roku. Wraz z tym patchem wprowadzono również Stone of Insight jako zastępstwo Stone of Wisdom. Nowy kamień działa już poprawnie, można go użyć raz do roku na postać i daje równe dwa levele. Stare Stone of Wisdom nie są już możliwe do zdobycia, jednak wciąż możemy znaleźć wiele ofert sprzedaży tych kamieni na markecie. Są poniekąd rarkiem i ciekawostką jednocześnie. Dragonbootsy zostały dodane w update'cie 8.6, czyli letnim update'cie 2010 roku. Obecnie te buty można sprzedać do NPC Estrix za 40k. Gdy był wprowadzony update, niestety popełniono błąd i te buty można było od tego samego NPC zamiast sprzedawać, to kupować, właśnie za 40k. Błąd szybko znaleziono i naprawiono dzień później. Dragonboots zostały zmienione na Trashed Dragonboots, które po założeniu nie dawały nam żadnych statystyk i znikały po 2 tygodniach. W tym czasie gracze, którzy wcześniej je kupili, mieli szansę, by odsprzedać je z powrotem do Estrixa i odzyskać pieniądze. Do gry zostały wprowadzone nowe Dragonbootsy, które normalnie można już sprzedawać, a Trashed Dragonbootsy w grze możemy zobaczyć jedynie w cyklopedii. Najbardziej niebezpieczne błędy w Tibii dotyczyły klonowania przedmiotów. Internet pełen jest historii o różnych metodach na kopiowanie itemów. Niestety większość tych błędów miała występować wiele lat temu i nie ma często potwierdzenia prawdziwości tych informacji. Ten podpunkt tego filmu radzę raczej traktować z dystansem, bo może on różnić się od rzeczywistości. Zacznijmy od najświeższych wydarzeń. We wrześniu 2016 roku na stronie tibia.com pojawiła się informacja o wyłączeniu wszystkich serwerów w celu wprowadzenia poprawki zapobiegającej klonowaniu przedmiotów. Błąd ten wystąpił na serwerach Aurora, Inferna i Umera. Większość szybko została ponownie odpalona, ale te trzy wymienione wcześniej światy pozostały wyłączone aż do wyjaśnienia sprawy. Dokładnie nie wiadomo o co chodzi i na czym polegał błąd pozwalający na kopiowanie przedmiotów. Niestety żadnych screenów czy konkretnych informacji nie znalazłem. W tym samym czasie jednak ludzie też narzekali na forum na ginące parcele, czy też niedochodzące transfery golda poprzez bank. Temat na forum niestety jest już niedostępny, ale wszystkie źródła potwierdzają tą wersję. Szukając na ten temat informacji trzeba uważać na wiele historii wysanych z palca powielanych na forach. Inny błąd z klonowaniem został opisany na Tibia Fandom. Bóg ten używany był przez Messiah z świata Nova. Ponoć odkrył on sposób na klonowanie przedmiotów w swoim domku podczas zapisu serwera. W skrócie polegał on na tym, że postacie były zapisywane krótko przed zapisem samego serwera. Tak więc gracz czekał aż zapiszą się postacie, szybko rzucał plecak na ziemię w domku, po czym następował zapis serwera i po zalogowaniu miał jednocześnie plecak w ekwipunku, jak i na ziemi w domku. Ponoć dowodem na istnienie tego błędu jest to, że gdy go naprawiono, to podczas zapisu serwera postacie wciąż pozostają online, nawet jeśli sam gracz zostaje wyrzucony z gry. Zakłada się, że ekwipunek postaci nie zostanie zapisany, dopóki gracz nie będzie już aktywny w grze, aby zapobiec występowaniu tego typu duplikacji. Również na Tibia Fandom wspomniany jest sposób na klonowanie przedmiotów związany z drzwiami w domku Black Knighta. Niestety informacji tutaj za dużo nie ma. Googlując jednak temat, trafiłem na forum Outland.net, gdzie poruszono ten temat. Użytkownik Overbash napisał, że istniał mały pokój, do którego niby gdy wrzucałeś itemy, to nie znikały ci one z plecaka, ale pojawiały się w pokoju, skąd mogło się zebrać. Nie brzmi to zbyt wiarygodnie. Jeśli jednak zeskrolujemy nieco niżej, użytkownik Kai uważa, że błąd z drzwiami na Black Knighta działał nieco inaczej.
Mianowicie istniały drzwi w domku Black Knighta prowadzące do bagna. Można je było otworzyć, stanąć na nich, a następnie zamknąć, co wypychało naszą postać na bagno. Wtedy wystarczyło wyrzucić plecak i zrobić relok. Postać pojawiała się w stanie, w jakim była przed puśnięciem na bagno, łącznie z przedmiotami. W tym samym poście użytkownik opisał błąd z klonowaniem na podstawie pewnego forum. Niestety forum już nie działa, ale Kai streścił to, co tam przeczytał. Wszystko działo się na świecie Mortera. W pewnym momencie, gdy prowadzono depot do Guild Hallów, ponoć w Venore w jednym z Guild Halli można było zrobić Exani Hurdown na kratkę z depot. Jak opisuje Kai, depozyty są załadowywane podczas podejścia do nich, więc gracze znajdujący się na skrzynce mogli przyglądać czyjeś depot, zabierać z niego przedmioty, bez zapisywania ich na serwerze. Jego przedmówca opublikował nawet listę postaci, które niby zostały z tego powodu usunięte. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Przypominam tylko, że ten podpływ z klonowaniem nie jest poparty żadnymi konkretnymi faktami. Dostałem w sumie fajny błąd od znajomego, który nieco zna się na Tibi. Opisał mi on błąd, dzięki któremu gracze mogli dostać się do domków innych graczy. Błąd polegał na tym, że jeśli w Tibi chciałeś się zalogować gdzieś, gdzie nie ma miejsca, teleportowało cię do Temple. Tak działały teleporty w depot między miastami za czasów starej Tibi. Jeśli dałeś loga pod otwartymi drzwiami domku i tuż przed nim rozłożyłeś garnkiem, wallet i inne rzeczy, przez które nie można przechodzić, to system wykrywał wolną kratkę w drzwiach domku i tam logował on gracza, który mógł okraść domek z przedmiotów znajdujących się blisko drzwi. Po odkryciu i załataniu błędu miała miejsce cofka. Pisząc to, przypomniałem sobie przypadek sprzed kilku lat, który nawet sprawdzaliśmy na streamie, że po pewnym patchu można było podnieść przedmioty znajdujące się w drzwiach niektórych domków, dokładniej tych, do których wchodzi się od południa. Akurat testowaliśmy to w Cardi na osiedlu obok depot. Jakimś cudem nie były one strzeżone strefą domku, nagrania nie znajdę, ale czemu by o tym nie wspomnieć. W sieci znalazłem jeszcze wiele innych błędów opisywanych przez różnych Tibijczyków, jednak ciężko było znaleźć potwierdzenie, czy rzeczywiście one wystąpiły, dlatego też nie wspomniałem o nich na filmie. Na pewno antyczna Tibia sprzed 20 lat była pełna błędów i starzy wyjadacze mogliby coś więcej na ten temat powiedzieć. Być może i ty znasz jeszcze jakieś ciekawe bugi. Koniecznie podziel się nimi w komentarzu pod filmem. Mile widziane jest również podanie źródeł, screenów czy filmów. Film ten tworzony jest w oparciu o informacje znalezione w internecie i mógł zawierać nieścisłości. Jeśli dostrzeżesz takie, podziel się z nimi w komentarzu. Pamiętaj, że bugi trzeba reportować, a nie je wykorzystywać. Grozi to banem albo nawet usunięciem postaci. Do zobaczenia na tibijskich szlakach, trzymajcie się, piona!